Witajcie kochani. Chciałem wam opowiedzieć kilka słów o jak oczyścić karmę, ponieważ wiele osób mnie zapytuje, jak to zrobić, żeby ta karma się oczyściła i ja nie chcę mieć karmy i tak dalej, i tak dalej. A więc chciałbym powiedzieć tak, że każda osoba ma swoją dobrą i złą karmę. Żeby oczyścić karmę, nie trzeba robić złych uczynków fizycznie, po prostu nie czynić zła nikomu, nie prześladować nikogo, nie myśleć źle nawet o nikim. Wasze myśli muszą być kontrolowane. Nie może być tak, że wasz umysł może myśleć cokolwiek mu się żywnie podoba, ponieważ każda myśl w kierunku danej osoby, nawet negatywna, jeżeli jest, no to wówczas jakby zrobi jakby źle wam i tej osobie. Znaczy będzie po prostu to myśl toksyczna, no to zaszkodzi i wam, i tej osobie, o której źle myślicie. Dlaczego tak o tym właśnie mówię? Ponieważ jeżeli myślicie źle o jakiejś osobie, to przejmiecie automatycznie złą karmę tej osoby na siebie. I wówczas się ładuje, znaczy wasze ciało się ładuje jak gąbka, po prostu spija tą karmę negatywną od innych osób. Dlatego właśnie nie trzeba myśleć źle o nikim, a przeciwnie, życzyć dobrze każdej osobie, każdej jednostce. Bo jeżeli nie, no to wówczas jakby zbieracie karmy od danych osób, przechodzi ta karma na was. Jeszcze taką jakby instrukcją do oczyszczenia karmy jest to, że jeżeli macie okazję pojechać do Indii, do źródeł Gangesu, możecie się w tych źródłach Gangesu w Hardwar wykąpać. Tam w tych źródłach, ja wiem, że ta woda jest zimna, ale jeżeli się kąpiecie właśnie w Indiach w Gangesie, w źródłach Gangesu, ta woda ma właściwości oczyszczające z karmy i ta karma też się oczyści. Jak również możecie skorzystać z podróży do Radhakundy, to jest koło miasta Vrindavan, 100 km od Delhi. I w Radhakundzie też jest woda o bardzo wysokich wibracjach energetycznych. Ona ma na 50 tysięcy bowisów i też ta woda w Radhakundzie może was bardzo ładnie oczyścić właśnie z tych negatywnych karmy. Oprócz tego można zrobić medytację, mantry, która was oczyści z karmy, czyli po prostu sami się możecie oczyszczać już z karmy, zacząć się oczyszczać z tej karmy negatywnej, żeby tylko została ta karma pozytywna, dzięki której będziecie się czuli w harmonii, dzięki tej karmie będziecie się czuli zdrowi, pełni sił i pełni energii. A więc ta mantra, to pierwsza z nich to jest Radhe Radhe Syam Marade, to jest właśnie ta mantra, i druga mantra to jest Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dzięki tym intonowaniu, tym mantr, przynajmniej 40 minut, 30 minut albo godzinę, możecie po prostu powoli zacząć sami, po prostu usiąść się w jakimś spokojnym miejscu, zapalić sobie kadzidełko lub mieć taką atmosferę wyciszenia. Możecie mieć jakieś kryształy, jakieś kamienie porozkładane w miejscu, gdzie robicie taką medytację. Możecie mieć fotografię jakiego Ganesha, czy Kryszny, czy jakiegokolwiek innego półboga. I możecie zacząć po prostu medytację. Najlepiej w domu zrobić sobie taki duchowy kącik, w którym nikt po prostu, zaciszny kącik, w którym po prostu nikt nie będzie zakłócał waszej medytacji. Mieć taki kącik tylko dla siebie, do własnych przemyśleń, do własnych wzniesienia własnych myśli, do wzniesienia własnych emocji na wyższe plany. I po prostu medytować w tym miejscu i żeby nikt nie mógł tam wejść, nikt nie mógł zanieczyścić waszej duchowej atmosfery właśnie w danym pokoju czy w danym miejscu. To jest bardzo istotne, żeby atmosfera była jak najbardziej duchowa. Możecie tam sobie ustawić kryształy górskie, możecie sobie szyszki ametystowe tam poustawiać, no i zapalić to kadzidło, i żeby ta atmosfera była taka wyciszenia, takiej medytacji, i to właśnie taki kącik, drodzy kochani, każdej osobie tak naprawdę jest potrzebny, żeby ta osoba po całym dniu pracy, po całym dniu stresu po prostu miała jakby takie wyciszenie, taki własny swój kącik gdziekolwiek, żeby wrócić do takiej harmonii energetycznej właśnie z otoczeniem i ze sobą samym. Drodzy kochani, chciałem wam też skomentować, że nasza firma produkuje aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, jest bardzo zdrowy i można go kupić na linku pod naszym YouTube. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może w naszym sklepie sobie zakupić albo ten odpromiennik na dom, albo odpromiennik osobisty. Posiadamy też podkładki, które harmonizują struktury wody, to właśnie tak wyglądają. I jeżeli jesteście zainteresowani, tam możecie wszystko zobaczyć. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.